Witajcie z tej strony Site Lambda. No przestańcie. Mówię. Gramy w Soma produkcji Frictional Games. To jest nasz 11 odcinek. Tym razem może udało wam się wychwycić taką lekką zmianę w naszym menu głównym. Plan jest taki. Nasz kochany Szymciu, nasza kochana Kasiunia, to w zasadzie jest ich plan. Chcą teraz dostać się promem do Omicron. Aktualnie są Tatra. Nie wiem, jak je nazywać. Site Tata, Site Omicron, Tata Omicron, Omicron Traita, Street Omicron. Nieważne. Wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie, po co mamy się dostać do Omicron? Po to, że tam jest Climber, czyli ten pieprzony wspinacz, bo pieprzony Dumbat dostał pieprztolca i chyba postanowił, że sam odpłynie sobie na głębinę. I teraz my musimy znaleźć jakiś zamiennik. Najbliższy jest w Omikronie. I jest to zamiennik w stylu pancerza wspomaganego, który wytrzyma ciśnienie panujące na 4000 metrów pod poziomem morza. Co tak długo? Chociaż w sumie z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, gdzie ja ostatnio zakończyłem ten odcinek, może nie do końca chciałbym, żeby to tak szybko... Fuck. Dlaczego ja to w ogóle... Dlaczego ja to robię w ogóle? To jest samobójstwo. I co, jak ja sobie to teraz wyobrażam, że co? Że niby sobie po prostu przejdę do tej windy? Że... Pójdę sobie na paluszkach, albo pójdę sobie tyłem na paluszkach, może bokiem spróbuję, nie? Już te głosy! Pamiętajcie, on nie reaguje na moją lampę, on reaguje na zmianę tej lampy. Na przykład w brak lampy. Albo brak lampy w lampę. Ogólnie na głos. Czy my coś tu jeszcze potrzebowaliśmy? Nie, tą checklistę już sobie shit. To ja mam to wyjąć. Dobrze. Aha, właśnie, bo ja zapomniałem. Chyba to nie jest reguła. Chociaż nie wiem, może po zamknięte są drzwi. Tego nie czytaliśmy. I hear you, Brandon. What do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way past them. Then we'll fight them. We got to get to the shuttle. And end up like shanking Adams? No way. Listen, I'll create a distraction and pull them to me. Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon, what are you doing? Don't worry, Alice. We're back as soon as you guys are safe. Just load up the shuttle and we'll be ready to go. Are you sure about this? I don't plan to die today, sir. See you at the shuttle.
On chyba tylko tak powiedział ze względu na Alice, bo jak dobrze wiemy, już po nim. Chciałbym się obalać o wszystko. Dzisiaj wszystko spada mi z rąk. Jak widać, również z nóg. Żeby się stąd wydostać, najpierw muszę... Nie wiem, czy go gdzieś zamknę. Ostatnio miałem taki plan, żeby go gdzieś zamknąć. Może po prostu, nie wiem. Przyjmijmy, że jest w trzech najbliższych pomieszczeniach. No dobra, chłopaki i dziewczyny. Ja mam nadzieję, że robię dobrze. Kurry! No i już po mnie. Cholerna puszka. O Boże! Muszę być gotów. Muszę być gotów. Tak przesrane. Już prawie nie widzę tego. Idę po omacku, kochani. Ja nie wiem, czy mi się po prostu wyłączyła ta bateria? Czy my mamy to na baterię? Dobra, gdzie jest ta cholerna... Czekaj, stąd przyszliśmy, nie? Tak, debilu, jasne, oczywiście. Nie. Powiedzcie, że ja tego nie zrobiłem. Nie, to jest niemożliwe. It's missing a chip or something. Jestem debilem. Jestem pieprzonym debilem. Jestem cholernie pieprzonym idiotą. Ja przyznaję się, że ja naprawdę myślałem, że ja już to wyciągnąłem w poprzednim odcinku. Jasna cholera by to wzięła. Huge structure gel leak. Has causes of all to size control over the dumb bed, force quarantine to avoid the fallen. Okej, dobra, czyli tak jak podejrzewała Katrin, Dumbat został po prostu zalany przez wału. A wału to ponoć taki komputer, który oszalał. Czekaj. Chyba nie warto jest zamykać jakichkolwiek drzwi. Co?
O co chodzi? Dlaczego nie mogę otworzyć swoich drzwi? Aha, jeden musi być co najmniej zamknięty. Okej. Chociaż ja jestem idiotą, więc jak zawsze podobnę sobie ostatnią drogę ucieczki. Nie? No. Idziemy z tą samą drogą? Ej. A może ja go zamkłem? Zamknąłem się, mówi to cepie. Nie, zamkłem. Zamknąłem. Jak to się stało, że on tu nagle się... Nie podchodź bliżej, proszę, nie podchodź. Nie rób tego. Nie rób tego. Ach. No. Gdzie? Transport! Nie. Nie, on jest nad nami. Ja się mogę założyć. On mnie nie odpuści. Ponoć jest ich tu jeszcze trzech. Wow! Wstawaj! 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 Najniżej był transport, nie? Czyli w zasadzie niżej nie mogłem spaść. Ale chodzę jak dupa wołowa. O, jest prom. Oby działał. O kurde. Mam nadzieję, że to nie tędy do Omikronu. Może się chociaż przebije. Dajcie mi spróbować. Ja już nie chcę być w tej tecie. Tu są zamknięte, tam były jakieś otwarte drzwi. Boże, ale on musi być obolały.
Hello? No i w dupę. Dobra, jeszcze raz. Ale tym razem w drugą stronę. Może nam się uda, nie wiem, zbiec do tego, tam gdzie ta winda była. Tak miało się stać. Don't move. It's okay. What? Oh shit. It's over now. To już jest chore. Ashley? What are you doing here? No, chyba miałem większy telewizor. Like couples do. We're not... You don't want me? Yes. Of course. But... Ashley? What happened? Oh. I fell in love. Gdzie jestem? Gdzie jestem? Wow. Jestem jak tamci. No dalej chłopaku. Dalej chłopaku. Dajesz. Dobra. Gdzie jestem? Aha, to jest prom. Tutaj jest ta winda se. To stąd. To daleko mnie nie zaciągnął. Nie, to było dziwne. Dlaczego to jest otwarte? Katrin! Katrin! Kto to? Ja chcę wiedzieć, kto to jest. Nie można zobaczyć. Creepy. Może zamknę? Nie. Kolejny. O kurde. Ale dlaczego mi udało się wyrwać, a im nie? Kolejny. Którędy, on jest blisko. Dobra. Nie no, on tam idzie. Nie, chwila. Idzie za mną, gdzieś... Uff! No i co? Chodź, pokaż się, ja tutaj będę i śpiewać dla ciebie też będę. Zawsze jak...
chcę, żebyście byli, to was nie mam. Nie? Nigdy ich nie potrzeba, jak są. Zawsze są, kiedy ich potrzeba, nie? Nie potrzeba, kiedy ich są. Nigdy są, kiedy potrzeba. Hello? Zastanawiam się. Tu? O Boże, zapis się zrobił. To chyba źle. To chyba nie pójdę. Gdzie on jest? On jest tak blisko, że aż go czuję. Czuję coś twardego na plecach. O! Nie wiem, gdzie idę, ale idę przed siebie. Nie, tu nie. Tu nie. Fuck. Kurde, tam było. Zdążę? Łącz tak. Dalej! Nie! Dobra, idziemy dalej. Tak, dobrze, wiecie co ja myślę o takich przejściach. Nie powiedziałem wam tego wcześniej, ale po prostu tam to przejście było za małe. Czy to od niej tylko, czy to zakłócenia? Fuck! Myślę, że zaryzykowałem. Kurde, to gówno widać. O mój Boże.
To jest chyba odgłos, że on mnie zobaczył i teraz będzie przeczesywał okolice. Dobra, kochani. Jakby coś, to mam tutaj w pogotowiu. Moją jedyną broń. Gdzie on jest? O mój, to już po mnie. Nie zauważył. Nie zauważył mnie. Nie zauważył mnie. Czyli jeżeli zachowuje się cicho, naprawdę nie wiem, czy ja chcę to sprawdzać. Tam jest. Okej, czy teraz będzie tutaj zwracać? O kurde. Ale jest sztyłop leśny. Byłem za blisko. Co tu się zrobić? Co tu zrobić? Co tu zrobić? Gdzie iść? O, to było podchwytliwe. Tu. Krótka. Ale to będzie głośne. Ej, on aż tak... Kurwa, pięknie. Pięknie. Piękni chłopi. Aż mi głowa boli. Nie mogę trzymać przedmiotu w ręce, kiedy oni są w pobliżu. Bo to wygrywa jako ruch. Muszę ich jakoś przechytrzyć z tą kłódką. Dobra, gdzie on się zatrzymał? Dalej tam jest. Thank you.
poszedł tam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak gdzieś 8 sekund. Czyli w zasadzie wystarczająco, gdybym się przygotował i był w dobrej kondycji. Teraz panikuję. Dobra, jak już zejdę na dół, co tam jest? Kolejne takie gówno jak tutaj. Więc to pewnie będzie... Nie wiem, mam nadzieję, że mnie nie ten... Dobra. Teraz albo nigdy. No! Coś jest to za lekkie? Hej, hej, hej! Aha, chyba tam był. Chyba go widziałem. Nie wiem. Spróbujemy tym drugim. No to było to. Kurde. Ja muszę przegapiłem coś. Daleko on jest. Zamknięte. Shit. Fuck. Co teraz? Coś ewidentnie mi umyka. Nie jestem pewien co. Wy też to widzicie? Nie no, ale to już... To trzeba być, mieć jakieś szczęście chyba, bo... Dalej. Kurde. Coś zrobiłem, ale nie jestem pewien co. Nie było
miało sensu go w sumie zamykać. Pozdrawiam wszystkich. Ależ ty brzydki. To by było na tyle dzisiaj, kochani. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, za to, że przejechaliśmy go razem. Coś mi się wydaje, że tego koszmarnego shitu dalej będzie coraz więcej, ale z odcinka na odcinek jest coraz gorzej i naprawdę coraz mniej mi się to podoba. A z drugiej strony, no, nie ekscytuje, także no nic. To był 11 odcinek gry Soma od Frictional Game. Grał Site Lambda. Trzymajcie się.